Good morning. Today we are in the Academy of Regenerative Medicine in Swobodice in Poland, and we have a short meeting with our patient. His name is Anthony Kvetin. He came to our academy for the first time 5 years ago. He was diagnosed with a very severe disease, pancreatic cancer. When he came to our academy, he had very great problems with his liver and his lymphatic system. During these 5 years, every year he came to our center and underwent treatment here, and sometimes he felt better, sometimes he felt worse, but he tried to overcome his disease. He fight against his severe disease. Now he will tell us a couple of words about his present state of health. Як допросимо пана повідять, як пан зараз ще чує? Dzień dobry. Nazywam się Antoni Kwiecień. Od 5 lat leczę się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach. Good morning. My name is Anthony Kvetin. I have been undergoing treatment in the Academy of Regenerative Medicine for 5 years. Na początku, gdy tutaj trafiłem, mój stan zdrowia był opłakany. When I came here for the first time, my state of health was very bad. Po pierwszym turnusie, after the first course of treatment here, mój stan zdrowia uległ radykalnie poprawie, ponieważ poczułem się świetnie. Z wyglądu nie, ale wewnętrznie zostałem podbudowany. After my first course of treatment here in the academy, I feel much, much better. It was not seen, but I felt much, much better inside of my body. Po następnym turnusie mój stan zdrowia radykalnie się pogorszył. After my second course of treatment here in the academy, my state of health got worse. Nie bardzo rozumiałem, dlaczego tak się stało. I couldn't understand exactly why I felt worse. Ale zaczął się wtedy proces naprawy mojego organizmu. But I think the process of regeneration started in my body. Trwał ten proces około 2 lat. The process of regeneration lasted for 2 years. I powolutku mój stan zdrowia zaczął się poprawiać. Step by step I started to feel better. W chwili obecnej at this moment, czuję się bardzo dobrze. I feel very, very good. Nie dolegają mi żadne bóle, które wcześniej cierpiałem. I don't feel any pain which I had previously. I w tej chwili bardzo się cieszę, że podjąłem taką drogę leczenia. I'm really very happy that I started to undergo treatment here. Gdyż cieszę się, można powiedzieć, wyśmienitym zdrowiem i samopoczuciem. I'm really very happy that I have a very good health at this moment and choose this way of treatment. Z całego serca polecam ludziom, którzy chorują na ciężkie choroby, żeby korzystali z usług tutejszej akademii. I recommend all people who suffer from severe disease to undergo treatment in the academy. Pomimo to, że obecnie czuję się świetnie, ale nadal przyjeżdżam do akademii celem podtrzymania tego stanu zdrowia.
despite the fact that at this moment I feel very good, I come to the academy to improve my health. Przyjeżdżam na krótkie turnusy. I come here for short courses of treatment. Ale które bardzo podnoszą moje samopoczucie i moje zdrowie. But this short treatment helped me to feel much better and improve my present state of health. Jest to duży zastrzyk energii i sił witalnych, które dostaję będąc tutaj. I can get lots of positive energy here and vital energy to continue my normal way of life. I myślę, że za pół roku znowu się tutaj pojawię. I think I will come back to the academy in half a year. Dziękuję bardzo. Thank you. Sensational news! The Academy of Regenerative Medicine has developed a method of regenerative medicine which acts like a youth elixir. After its application, you can extend life significantly and fight against most incurable and even genetic diseases.